bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Kamera i duch jest z wami. Jeszcze, żeby władza była. Władza jest. A władzę, czy dobrą, czy złą, zmusimy, żeby była z nami. Przeciwko. O, dobra. Można? Można dalej. Dobry. Nie bądźmy obojętni, nie dajmy się kupić. Dlatego proszę, aby się państwo nie narażali się na odpowiedzialność. No ale na razie dajmy ludziom tutaj się opowiedzieć. Mimo tego jest zgromadzenie. Jako zwykły obywatel możemy chodzić. Ale nie ma czegoś takiego jak protestowanie na pasach. Zgodnie z prawem. Tak mi się wydaje. No nie wiem, może nie mam racji, ale tak mi się wydaje, że protest polega na tym, że... Ale nie protestuje pani przeciwko tym kierowcom, którzy stoją w korkach, prawda? Tylko protestuje pani w stosunku do konkretnej sprawy, ale prawda? Ale którą... do mnie dzwonili kierowcy ze zrozumieniem, także jakby nie mam takich nawet głosów, że jest jakiś problem. Ale też musicie zrozumieć nas, że my w momencie, kiedy będzie za moment poproszę ludzi, ludzie zajdą, musicie, ale też żeby nie było frustracji kierowcy. Dobrze, ale też żeby ale nie było... Ale żebyście też państwo wykluczenia nie popełnili, bo nie chcemy wyciągać konsekwencji. Będziemy ukarani mandatem, tak? Będziemy musieli, ale nie chcemy, aby do takiej sytuacji doszło i dlatego pouczamy. Chcę zaznaczyć, że nasza akcja jest akcją legalną. Będziemy się dostosować i współpracować. Akcja była zgłoszona, nie spontaniczna akcja, akcja była zgłoszona. Nie, tak, pan jakiś niezorientowany jest, widzę. Czego? Ja nie widziałem. No to trzeba wiedzieć wcześniej, tak, bo to jest władza. O, tak. Przewodnicząca zgromadzenia. Nasz pan... Pan, przepraszam, możemy wiedzieć? A pan, to bardzo prosimy, bo proszę pana... Od nowego komendanta wojewódzkiego? Stołecznego? To poprosimy pana negocjatora, bo my zdecydowanie chcemy rozmawiać z naszymi władzami. Z władzami. Proszę państwa, myślę, że rozmowa nie idzie we właściwym kierunku. Skupmy się na tym, co się dzieje na drodze i tu na państwa interesach, a nie przepytywaniu, rozpytywaniu i tak dalej. Ale my musimy wiedzieć. Ale... A ja jestem zastępcą, ale nie ma. Nie. Chyba jako jedyny pan, panie wójcie, jest na razie z władzy. Pan Świątek chyba dojedzie do nas. Dojedzie, tak? No i co pan sądzi o tym, panie wójcie? No, przykro, że aż do takich kroków mieszkańcy muszą się poczynić, żeby jakieś utrudnienia powodować dla kierowców tutaj przemieszczających się przez tą drogę, ale no jest to efekt nieudolnej polityki prowadzonej przez PSE. Nieudolnych negocjacji, całej formuły przedstawienia tego projektu, nie uwzględniającej głosów i samorządu i mieszkańców. Ostatnio na zebraniu w Cegłowie, na którym chyba pana nie było, był zastępca, ja powiedziałem, że trzeba było od razu powiedzieć, że słuchajcie, damy wam psie pieniądze w drodze negocjacji, a jeśli nie zechcecie wynegocjować, to dostaniecie drugie psie pieniądze ze specustawy. Znaczy jest to w planach, tak, jest budowa największej, najwyższej, tak, linii tutaj, której nie ma w tym subregionie. Będzie ona widoczna z Siedlec Mińska prawdopodobnie, jeżeli powstaną te 90-metrowe słupy. Z kosmosu może. Drapacze chmur, które zmienią nasz krajobraz raz na zawsze, no ale też jest wiele zagrożeń, o których się obawiamy. Pierwsze z nich to przejście tej linii nad pokładami wody przy Suwie. Podobno największy na Mazowszu, największe pokłady. Piasecznie, dokładnie. Druga kwestia to jest zagrożenie naszej w ogóle polityki, jeżeli chodzi o demografię, ponieważ statystycznie u nas mieszkańcy są dosyć w tym przedziale... No i są wrażliwi na takie rzeczy. Ale w jaki sposób gmina Cegłów utrzymuje status quo dzięki migracji.
A jeżeli ta linia oświeci nasz krajobraz, naszą przyrodę, również może wpłynąć to bardzo negatywnie na lokowanie się. Czyli z zaburzeniem ekologicznym przyjdzie zaburzenie ekonomiczne i demograficzne. Tak, dokładnie. I zresztą oddziaływanie zdrowotne też jest poruszane dosyć często jako wielka niewiadoma, jeżeli chodzi o oddziaływanie tych potężnych energii, które są tymi liniami przesyłane. Tak. Na razie dziękuję. Dziękuję. Ja tu kupuję. Czy ja mogę do pracy się wypowiedzieć? Tak. Widziałam, że pan redaktor... Dzień dobry. Dzień dobry. Widziałam, że pan redaktor rozmawiał z wójtem Cegłowa. Tak. I ja chciałam powiedzieć, że to są złoczyńcy, przez których właśnie odbywa się ten protest. Ale kto? Wójt Cegłowa złoczyńcą jest? Wójtowie z władze samorządowe. Samorządowe z Cegłowa, z Latowicza. Zaraz. Zaraz, chwilę, bo tu się coś dzieje. Schodzą, dlatego że trzeba przekonać. My prosimy o opuszczenie nas na chwilę przed drogą. Ja pierwszy. My zrobiliśmy akcję przeciwko linii 400 kV. Nie po to, żeby robić tutaj kampanię wyborczą pana wójta, bo akurat pan wójt z Latowicza i burmistrz z Kałuszyna są całymi winowajcami tej sytuacji, która dzisiaj nastąpiła. Dlatego, że w styczniu, panie redaktorze, ci panowie uzgadniali trzecią tą linię, trzeci wariant. Zamiast zaprotestować linii, przeciwko zamiast temu wariantowi. Zamiast zaprotestować i poinformować mieszkańców. Mieszkańcy, a wręcz alarmować, bo kto inny jak nie oni powinni najlepiej znać walory swojej ziemi. No tak. Ziemi, którą opisaliśmy w naszym liście otwartym i w apelu. Czy pani chce powiedzieć, pani Aniu, że oni zainteresowali w ogóle się tą sprawą, kiedy już protest wybuchał? Jeśli tak... Z powodu tego, że wiedzieli, że mieszkańcy już będą oponowali. No pan wójt mówił o zagrożeniach ekonomicznych, ekologicznych, demograficznych. Ale pan wójt to wiedział już i w styczniu. Podobnież czyli mógł reagować wcześniej. Trzykrotnie i do miesiąca kwietnia w ogóle nie wiedzieliśmy o tym, że taka linia ma powstać. Stąd nasz proces, ale nie tylko, bo to jest trzeci wariant, jest najbardziej niekorzystny. Innym wariantem dla naszej gminy i dla gminy Cegłów. Takie tereny i takie ziemie to jest dar od Boga, który trzeba chronić. Te władze właśnie powinny stanąć już jak tylko usłyszały i bronić ze wszystkich sił razem ze społeczeństwem. I co tam nią? Oker, proszę, jaki pan wójt dobry, jak sobie kampanię wyborczą. No, każda okazja jest dobra. No właśnie. Chyba przyzna pani Aniu, zaraz pani Stasia będzie chciała, tak, trochę. Tak, mamy właśnie do tych władz samorządowych największą pretensję. Znamy tą władzę, bo z tą władzą... Bo tu pan wójt też spaceruje, nie wiem, czy pani zauważyła. Właśnie zauważyłam i uważam, że to jest kampania wyborcza pana wójta, który jest szkodnikiem dla swojej własnej gminy. Ja myślę, że też i mieszkańcy gminy Cegłów, ja zapytam, jak to ocenią, prawda? No, bo pani Aniu, pani jest mieszkanką gminy Kałuszyn. Ja o sobie będę mówiła. A tu Soszyńskiego nie ma. Tu nie ma, bo pewnie nie miał odwagi być. Natomiast... A może przyjedzie? Ja, nie wiadomo. Ja natomiast na pewno na żadnego z tych panów bym nie zagłosowała, gdyby to o mnie chodziło. Dlaczego my podkreślamy, że nasz burmistrz Kałuszyna i wójtowie gminy Cegłów i Latowicz nie podjęli alarmu, nie podjęli współdziałania ze społeczeństwem, tylko przez kilka miesięcy ukrywali przed mieszkańcami ten fakt.
Bo to jest ważny zarzut, ważny element całej układanki. Ważny zarzut, a ważny jest przede wszystkim dlatego, że ta inwestycja do załącznika, do specustawy przesyłowej została zapisana w miesiącu lutym. Do 24 lutego Sejm podejmował uchwałę, podejmował decyzję, czy ta linia znajdzie się w załączniku do specustawy przesyłowej. Tak. I gdybyśmy jako społeczeństwo wiedzieli już w miesiącu styczniu i wójtowie by z nami podjęli protest, zaalarmowali... Wcale nie uliczny. Tylko tak, podjęlibyśmy wspólnie protest, to być może 24 lutego ta inwestycja nie byłaby wpisana do załącznika specustawy tak. przesyłowej i być może nie byłoby dzisiejszego protestu. Ja nie mogę mówić, bo nie gadam. Zdrowy się! Kupić się serce! Głośniej! A mówiłem, żeby trenować okrzyki. Było przyjść i dyrygować. No, na drugi raz zrobimy próbę. Tak powinno być. Nie zaprosili na bal, nie było trenować. No ja. Ewa Nurzyńska. Witam pana. Spiritus Movens z całego miejsca. Spiritus, tak? Movens również, wszystko się zgadza. Czy pani jest zadowolona, pani Ewo? Po tych naszych rozmowach przed tym protestem. Nie, jestem zadowolona, że mamy tutaj taką frekwencję. Ale ja mówię w kontekście frekwencji tylko, bo jeśli chodzi o sprawy inne, to wiadomo. Jeśli chodzi o sprawy inne, to nie wiem, jak to się potoczy. Nie mam najmniejszego pojęcia, czy rzeczywiście ten nasz protest, mam nadzieję, że zostanie usłyszany, że rzeczywiście ktoś się zainteresuje tym problemem, bo problem jest poważny, uważam. I nie można go w jakiś sposób bagatelizować i zamieść pod dywan, tak kolokwialnie mówię. Rozumiem. Pani Ewo, mamy tutaj kilkadziesiąt osób. Mam nadzieję, że jeszcze trochę dojdzie. Więc opłacało się tak troszeczkę społeczeństwo namawiać do tego wszystkiego. Znaczy społeczeństwo było chętne, ja wiem. Bo są tutaj ludzie głównie, którzy... Zainteresowani. Nie tylko. Nie zainteresowani bezpośrednio. Tak. Są tu ludzie, którzy rzeczywiście widzą problem. Aha. I głupotę tej inwestycji. Bo dla nas to jest naprawdę, to jest jakiś... Nikt przy zdrowych zmysłach takiej inwestycji nie zaplanuje i nie będzie jej w ten sposób forsował, bo w takim miejscu, bo to miejsce, nasze miejsce, nasz kompleks leśny, mówię, jest miejscem szczególnym, jest taką perełką na mapie Polski. Pan wójt Uchman zwrócił uwagę na to, że to są zagrożenia ekonomiczne, ekologiczne, a nawet demograficzne. Nie tylko dla mieszkańców, ale też dla całej gminy. Nikt nie będzie chciał osiedlać już w tej gminie. A gmina cierpi demograficznie, gmina Cegłów. W tej chwili zaczęła jakby się ruszać i budzić z marazmu. Zaczęło się coś dziać. Mamy, pięknie nam się rozwija właśnie ta miejscowość, taka położona na wydmie, ta Woźbin. No i ta woda piaseczna, prawda, podziemna. A właśnie to nasze źródło wody, no, na to zwracamy uwagę. Bo mówię, w tej chwili już jest deficyt wody pitnej, a my mamy naprawdę potężne zasoby wody pitnej.
jedne z większych na Mazowszu. Jeżeli w tej chwili zniszczymy to ujęcie, to po prostu te jeziora, bo promieniowanie 500 Hz jest bardzo silnie penetrujące. Także to nie jest tego nie widać. Tego nie widać. A woda, jak wiemy, ulega, bardzo szybko ulega działaniu tego promieniowania. Pod wpływem, będąc tyle lat pod wpływem właśnie tego promieniowania. Zbieramy się, ole, 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 nie damy się, nie damy się, ole, 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 nie damy się, na PSL. Także nie możemy do tego. Dla mnie to jest katastrofa ekologiczna w tym momencie. Jeżeli zniszczymy takie miejsce, to po prostu... I tu już nie chodzi o te psie pieniądze, które oni chcą dać, tylko chodzi o... Ale o właśnie, o takie o brak rzeczy. Tej inwestycji na tym terenie. Tak, my nie dokładnie. Możemy dopuścić, to nie chodzi, wy nie możecie. Absolutnie nie chodzi o pieniądze. No wiadomo, że te pieniądze, które w tej chwili są proponowane naszym mieszkańcom, to są w ogóle jakieś śmieszne sumy, nie wiadomo skąd wzięte i kto w ogóle... Ja mam tutaj taką osobę, która, myślę, że jest tutaj na tym proteście, tak. Osobę, która dzwoniła, rozmawiała z rzeczoznawcą, który sporządzał te operaty szacunkowe. Tak. I pani, która, rzeczoznawca, niezależny rzeczoznawca, powiedział, że z pretensjami to proszę do PSL. To ja nie wiem, to jest rzeczoznawca niezależny. A w momencie, kiedy pan stwierdził, no proszę panią, ale przecież tu jest pani podpis, jest pani pieczątka, jest pani niezależnym rzeczoznawcą, to pani powiedziała, ale ja dostałam dyrektywy. To ja proszę pana. To jaki to jest niezależny rzeczoznawca? Właśnie, tak. To teraz... Widzę, że to wszystko było robione tak szybko, żeby was udobruchać tymi słabymi, małymi pieniędzmi. Jak ja mówię, psimi, a może się zgodzą, a może wyrwa powstanie między wami, albo co? Nie, jak myśli pani, ile się podpisało, ileś osób już te myślę, że umowy? Jakieś podpisy na pewno, no. Ale z jakiegoś powodu PSL się u nas pojawiło, więc przypuszczam, więc że na naszym terenie w Cegłowie tych podpisów nie było aż tak dużo. Tak. Więc jest jakiś problem, nie wiemy jaki, ale jakiś się pojawił. Złodzieje! PSL! Złodzieje! PSL! Złodzieje! PSL! Złodzieje! PSL! Złodzieje! Właśnie. Mamy już głodne osoby? Co się... Mamy już głodne osoby? A co, grochówka jest? Mamy zupę! Mamy zupę, mamy herbatę! Troszeczkę nas naciskają. Na te przerwy, tak, na te przerwy. Tak, na to, żebyśmy ten ruch powiedzieli, że... Co ile minut, co 15, czy za pół godziny? No, mam nadzieję, że będę jakoś wydłużać ten czas. No właśnie. Że uda nam się jednak... To znaczy, żeby tak mocniej za tego, to można te przerwy rzeczy zaakcentować, tak. Bo jeśli to też nie ma sensu. Szkoda kierowców jednak, ale mimo wszystko... szkoda naszego zaangażowania bo my tutaj jesteśmy, prawda? I chcemy być zauważeni. Jeżeli będziemy... To i tak jest jakby forma łagodna protestu. Bo my nie chcemy jakby już tak... No, nie chcecie, żeby kierowcy was przeklinali, krótko mówiąc. No. Szanowni Państwo, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady i Wójta Gminy Cegłów w sprawie budowy linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami, to jest trasa na odcinku 12,1 km przebiega przez Cegłów, wyrażam swoje pełne poparcie dla sprzeciwu wobec planów prowadzenia wyżej wymienionej inwestycji. Brawo! Budowa linii przemysłowej na terenie państwa gminy narusza charakter gminy Cegłów jako gminy ekologicznej i przyjaznej środowisku. Tego typu inwestycje powinny być przemyślane, a ich realizacja powinna być poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi, uwzględniającymi interes wszystkich podmiotów, których dana inwestycja dotyczy. Mój sprzeciw budzi narzucenie przez władze centralne decyzji bez wysłuchania i uwzględnienia głosu lokalnej społeczności. Z niepokojem odbieram również informacje dotyczące lekceważenia przez inwestora zagrożenia związanego budową wyżej wymienionej inwestycji.
skutkującego utrudnieniem dla doprowadzenia wody pitnej dla tysięcy odbiorców. Dlatego jeszcze raz zapewniam Państwa o moim poparciu dla Państwa protestu. Złożę również w tej sprawie interpelację do Pani Premier. Marszałek Stanisław Tyszka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy za ten list skierowany przez wicemarszałka Sejmu. Jak widzimy, musimy działać ponad podziałami, aby przeciwdziałać tej inwestycji, która chce naruszyć nasze dobra, nasze gminy, naszą wspólnotę. Mam nadzieję, że wspólnie nam to się uda. Przykro mi, że aż do tak radykalnych metod wszyscy mieszkańcy musimy, jako mieszkańcy musimy się uciekać, aby z tą inwestycją walczyć. Proszę Państwa, ten protest miał być protestem mieszkańców, a nie protestem politycznym, bo tu żadne inne ugrupowania polityczne nie zostały zaproszone. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej również mogło zaprosić polityków, ale tego nie zrobiło. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej uważa, że ta linia powstała za przyczyną naszych burmistrzów i wójtów. No dobra, no nie możemy to robić, nie jest pani pan Aniu. Nikt, ale nikt z nas, mnie, pani Aniu, nikt ten nas pan działał przeciwko własnemu społeczeństwu. A jaki ma pani dzisiaj, dowód na to? I dzisiaj staje dlatego, że PSA nam mówiło, że były konsultacje z wójtami. Przecież wszyscy o tym wiedzą, że przyjeżdżało PSA. No właśnie, i ci panowie, i co się wydarzyło? Apelować do społeczeństwa, a nie przez kilka społeczeństwo było tej sytuacji. Się mylą i nadużywają. Ale pani Aniu, my teraz musimy stanąć w obronie jedności siła. Tak jak tu powtarza pan, jedności siła. My musimy, ale tu pan powtarza. PSA jest nietykalne w Polsce i czy marszałek, czy prezydent, czy pani premier nie mają wpływu na PSA. To jest instytucja powołana po to, żeby robić co chce. Znaczy ja powiem tak, natomiast na razie będą protesty i dużo osób się w to zaangażuje, na pewno jakiś skutek będzie odniesiony. Natomiast no mówię, no stanowisko, no, tak pana marszałka nie jest, że pewno blokowanie drogi no, nie jest najlepszą formą. Ale my protestu. Nie chcemy blokować ja dróg. Nie, tylko ja my chcemy, strony, żeby wysłuchali nas politycy, którzy ale mają wpływ że jak będą protesty, na to. Tak. Ale powiedział, że jak będą protesty. Tak. I myślę, że jeśli Jarosław Kaczyński miał to rozstrzygnąć, to czy również on niech to rozstrzyga. Niech on rozstrzyga, dlaczego tak. Pan Jarosław nie? No. On jest... No jeśli jest naczelnikiem państwa, to niech rozstrzyga. No. Zapraszamy tu również... Pana Jarosława prezesa. Nie jesteśmy przeciwko władzy, jesteśmy za życiem w dobrze rozwiniętym kraju, ale żeby nas słuchano. Tylko tyle, nic więcej. Wychodzimy na drogę, bo nic innego się nie da. Jestem jak najbardziej. To proszę, jakby pan mógł zorganizować spotkanie. Tego typu linii o takim oddziaływaniu nie zaplanowałby w takim miejscu, więc to jest w ogóle jakiś chory pomysł. Ja nie wiem, kto stworzył w ogóle taką koncepcję, kto pomyślał, że tu można, bo to jest, mówię, to są tereny uzdrowiskowo-sanatoryjne od wieków, to jest mikroklimat. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego mówi o tym, żeby takie rejony chronić, bronić, scalać i zostawić dla potomności. Człowiek nogi urodził. Podwieczorek przy mikrofonie. Tak jest. Dobra. 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 Dob
O, jest obrus. Zapraszamy policję na ciepłą żółtę. Ciepły posiłek pracy. Panie wójcie, nie będę panu przerywał marszu. Proszę maszerować. Nogi bolą? Zimno trochę. Jest trochę zimno. Ze szkolenia, wiesz, wracam. Aha. Może się nie przygotowałem. Żeby pan wiedział, że to się nagrywa. Także co pan sądzi, panie wójcie, na ten temat? Ja myślę, że ludzie nie mają innego wyjścia, jak właśnie być tutaj dzisiaj na tej dwójce i protestować, dlatego że rozmowy dotychczasowe tak naprawdę nie przyniosły tych spodziewanych efektów. Tak? Skoro nie przyniosą, to jakie mamy inne wyjście? Jesteśmy tutaj, zdajemy sobie sprawę, że utrudniamy życie kierowcom. Tak, szkoda, tak. Bo oni są w ogóle niewinni w tej sprawie, ale nie ma innej chyba opcji. Tak? Liczymy, że ten głos zostanie usłyszany i ktoś, że tak powiem, z polityków, no bo tutaj zależy to wiele chyba od takiej woli politycznej. To no chyba na najwyższym szczeblu, tak, chyba, nie? I może w końcu zrozumieją, że trzeba się z ludźmi liczyć, tak? No tak. O to chodzi, nie? A szkoda tych ludzi, tak? Bo to są rodziny, tak? I przecież chcieliby tutaj mieszkać, tutaj żyć, tutaj pobudowali swoje domy, a będą mieć za chwilę około 100 metrów linię. Słyszeliśmy o szczególnych zagrożeniach w gminie Cegów, a w gminie Latowicz, jakie to są szczególne zagrożenia, jeśli chodzi? Budownictwo mieszkalne. Ja na to główny nacisk składę, tak? Bo wiadomo, że gdzieś chcą... Słyszałem, że w walizkach to akurat przy domach niedaleko, prawda? To jest odległość na poziomie około 170, pewnie 200 metrów, chociaż są bliższe jeszcze w miejscowości Dąbrów. W Dąbrówce jeszcze, ale to jest przecież oaza bocianów, tak, w Dąbrówce, dokładnie, nie? Tam są takie miejsca, gdzie te bociany miały swoje gniazda, tak? Tak. Będą to przenosić. Czyli też element przyrodniczy, tak? No tak. Bardzo istotny właśnie, że tam u nas dużo tych bocianów. I szkoda tego. Już nie pomijam kwestie krajobrazowe, tak? No bo to psuje, szpeci krajobraz, tak? Ale powiedzmy, to jeszcze można byłoby przełknąć, ale najbardziej uważam najgorsze, co zafundują, no zafundują naszym mieszkańcom, to te bliskie odległości od budynków mieszkalnych. To jest największe zagrożenie. No dobrze, to trzymajmy kciuki za ten protest, żeby się udało i żeby nie było to na darmo, to nasze marznięcie, bo już zaczyna deszczyk, proszę państwa, padać, ale mam nadzieję, że wszyscy wytrzymają do końca. Ja się wyczerpałem.